Cześć, witam Was bardzo, bardzo serdecznie wczesnym porankiem. Miło mi, że otwieracie dzień w moim towarzystwie, chociaż wiem, że niektórzy ten dzień zamykają wracając z pracy. Was też oczywiście pozdrawiam. Dzisiaj zagramy sobie w Rocket League, zatem będzie dużo, szybko i dynamicznie. Jeżeli ktoś zajada śniadanie, to życzę smacznego, jeżeli nie, to życzę miłej zabawy. Zapraszam. Piłka jest jedna, bramki są dwie, jak powiedział klasyk. Gramy z Luisem Simonem. Ja zostałem na bramce, ponieważ byłem dalej od piłki. Po drugiej stronie naszym przeciwnikiem jest Laquack, jego już znam, miałem okazję z nim pograć i wiem, że jest dobry. Zasunął nam bramę. 1-0 dla niebieskich rywali. Patrzcie, jak on to zrobił. Delikatnie, spokojnie, podrzucił ją do góry. Już byłem bez wyjścia, piłka poszybowała pod poprzeczką. I w prawą część bramki, chyba w prawą z mojej perspektywy. Teraz mój sojusznik powinien pojechać z lewej strony, pojechał. Ja pierdzielę. Uff. Kurde, no Laquack delikatnie ją ściągnął. Delikatnie ją ściągnął w lewo i ja już byłem... Ale za wysoko, za wysoko. Dobrze. Czy ona zostanie wybita tutaj dzisiaj? Czy też nie do końca? Jesteśmy... drużyną, która się broni. O, wysoko, wysoko, na szczęście wysoko. Zapatrzyłem się na tą piłkę. Musimy ją wyrzucić. Nasi przeciwnicy zdecydowanie zbyt dobrze sobie poczynają tutaj. Luis Simon rusza do ataku. Ja delikatnie za nim. Troszkę z tyłu, troszkę z tyłu. I gol. 1-1. 1-1. Sytuacja jest otwarta. Nikt jeszcze tej książki nie napisał do końca. Będziemy pisali za chwilę kolejne rozdziały. To była prosta piłka. Udało się ją wbić do bramki. 1-1. Uncle Joe zaliczył. Lecimy? Chyba będziemy jechali teraz obaj, i ja, i mój sojusznik. O kurde mol! Co tu się wydarzyło? Zaczęliśmy we dwóch strzelili. Co do tego nie ma cienia wątpliwości. Właściwie trochę ja ją tak skierowałem w kierunku bramki, ale to tylko dlatego, że ta piłka jakoś między nami uderzyła. 2-1. 2-1, proszę Państwa. Nadzieja jest na sukces. Postanowiłem nie skakać tym razem do niej. Zabierzemy sobie turbo. W defensywnej... nasz Luis Simon się ustawił w pozycji defensywnej. I to jest dobry strzał. Tak jest. 3-1. 3-1. I to jest chyba hat-trick. Mój sojusznik dostał... jakieś punkty dostał za zorganizowanie tej akcji. Bardzo dobra, spokojna, bezpieczna piłka. Można ją było wbić. Teraz ja jadę, mój sojusznik powinien zostać na bramce. Tym razem postanowiłem wyskoczyć, ale to niekoniecznie poszło po mojej myśli. O, ależ nam zasunął bramę. 3-2. Najwyraźniej ta sytuacja jeszcze nie będzie rozstrzygnięta. Zdobyli nasi przeciwnicy bramkę kontaktową. Tutaj ładnie kontrolował piłkę od całego początku do samego końca nasz rosyjski przeciwnik. Louis, lecisz. I Louis pojechał. Nie wiem, czy to jest idealne wybicie, ale... I teraz Louis! Tak jest, dobry strzał, no i... I to jest moja piłka! Ajajajajaj. Ale kierunek mniej więcej dobry. Rywale po naszej stronie boiska, my jesteśmy po ich stronie boiska. Zebrałem turbo. Podejdziemy bliżej? Nie, poczekajmy. Zobaczymy, jak się sytuacja rozwinie. Luis Simon jest w natarciu. Laquack został wyminięty przez tą piłkę. Okej. Myślałem, że nasz przeciwnik wyjedzie i że go trochę zmylę tym puknięciem, ale nie, minął się z piłką. O, ładnie to załatwił. Cofnijmy się. Nie udało mu się tutaj tej piłki kontrolować do samego końca. Co za napięcie teraz. Trzeba walczyć, a to jeszcze połowy meczu nawet nie ma. Ej. I Laquack wybił. Cofajmy się szybko, żeby ta sytuacja nie zakończyła się gorzej niż już w tej chwili. Myślałem, że trafi. Nie trafił. Kurde, o. Dobrze, wybita piłka. Doskonale, kozuje tutaj Nabierzmy do niej dystansu. Walczmy, walczmy, walczmy. Kontrolujmy sytuację, przyjrzyjmy się, jak to wygląda. Jak to wygląda? Czy tu się uda coś strzelić? Laquack rusza do natarcia. Ja będę się tutaj cofał ostrożnie pod pozycję bramkową. Dobrze. Oczywiście zrobił nas w konia, ale siebie też przy okazji. Piłka była za mocna, żeby ją kontrolować. Aj! Chyba przeszkodziłem mojemu sojusznikowi. Ja byłem w takiej pozycji ustawiony, że niewiele mogłem zrobić. Ta piłka trochę wylądowała za tyłem mojego... Kurde, felek. Mogłem szybciej, mogłem mocniej, mogłem celniej, no ale się nie udało. Można było wiele rzeczy zrobić lepiej. Luis Simon na wstecznym. Niedobrze, ta piłka bardzo nieładnie leci. Nabierzmy dystansu do niej. Luis Simon zaatakował. Dobrze. Podwójne odbicie. Ajajaj, ale mi ją zdmuchnął. Ląduj! Ląduj, przyjacielu! Została minuta! Została minuta, a tutaj Luis Simon wybił piłę. Bardzo dobrze, Laquack pewnie tam rozpacza. Cała rodzina stoi mu nad ramieniem, mówi Luis. Znaczy mówi Laquack, Laquack, mogłeś to zrobić lepiej, przyniosłeś ujmę nazwisku Laquack. I to jest dobra była, ależ sytuacja. Piłka szła na bramkę, ale od kogoś się odbiła. Obawiam się, że od Luisa tym razem. Doskonale wybił. Nasi przeciwnicy tracą czas, muszą podejmować ryzyko. Zostało im 30 sekund, żeby wyrównać. I strzelili sobie sami gola, brawo, Luis! Nabił im tą piłkę prosto pod koła. 4-2. 4-2. Nasza pozycja jest chyba w tej chwili niezagrożona. 25 sekund. Nie jest proste strzelenie dwóch bramek w tym czasie. Tym bardziej, że my będziemy chyba teraz mocno uważać na to, by nie popełnić błędu. Ale można też wykorzystać błędy przeciwnika, jak w każdej piłce. Jezus Maria. Doszło do eksplozji. Na szczęście nic złego się nie stało. O, wow. Człowiek się denerwuje, żeby teraz nie stracić tej bramki, ale... Zwycięstwo, proszę Państwa. Zwycięstwo. Zostałem zakwalifikowany do brązu. Przy okazji, to też jest jakaś... Luis Simon został najlepszym graczem tego meczu. Najprawdopodobniej tak. Miał dużo obron, dużo asyst. Właściwie każda bramka, którą strzeliłem, była z jego asysty. I to by było na tyle. Dziękuję serdecznie, że spędziliście ze mną ten czas. Życzę Wam miłego dnia. Dziękuję za wszystkie lajki, które mielibyście ochotę zostawić odchodząc od monitora. Pozdrawiam. Pa, pa.